Jak dobrze, że tego słuchasz. Nasz boski przyjaciel zaprasza Cię na 10-dniową wyprawę na pustynię, w głąb ducha. Wydawnictwo Życia Wewnętrznego na jej głowie prezentuje dzieło ojca Józefa Schriversa, zatytułowane Boski przyjaciel. Myśli rekolekcyjne. Czytając tę książkę przez 10 dni, lepiej poznasz Pana Jezusa i siebie. Józef Schrivers, Boski Przyjaciel, Myśli Rekolekcyjne. Duszo droga, o jak bardzo Pan Jezus pragnie udzielić Ci tych rekolekcji. Choćbyś w czasie tych dni o jeden tylko krok zbliżyła się do Niego, już byłby szczęśliwy. Ale nie będziesz tylko szła ku doskonałości. Jezus doda Ci skrzydeł, abyś leciała. Natchnie Cię ufnością bez granic względem dobroci Jego nieskończonej. Przy zupełnym i bezwzględnym niedowierzaniem samej sobie. Na tych dwóch skrzydłach wzniesiesz się na szczyty miłości. Wydawnictwo Życia Wewnętrznego na jej głowie prezentuje Katechezy Życia Wewnętrznego. Zaprasza święty Alfons Maria Liguori. Przebywanie z Bogiem jest rzeczą łatwą i nader miłą. Jeżeli wielkim byłoby błędem, jak już powiedzieliśmy wyżej, okazywać w przebywaniu z Bogiem nieufność, i chcieć zawsze stawać w Jego obecności tak jak niewolnik staje przed swym Panem, pełen bojaźni, wstydu i drżąc od przestrachu, to jeszcze większym byłoby błędem mniemać, że przebywanie z Bogiem przynosi tylko niesmak, gorycz i znudzenie. O nie, przenigdy, pod żadnym pozorem nie jest to prawdą. Jak powiada Pismo, nie ma przykrości towarzystwo jej, ani tęskności wspólne życie z nią, ale radość i wesele. Spytaj się dusz, które miłują Boga prawdziwie, a powiedzą Ci, że w utrapieniach swego życia w niczym innym nie znajdują większej i prawdziwej pociechy, jak w przebywaniu z Bogiem. Nie wymaga się tu wcale od Ciebie, byś bez ustanku przykładał umysł do pamięci o Bogu, tak żebyś musiał zapomnieć o wszystkich swoich zajęciach i rozrywkach. Nie o to chodzi. Wymaga się od Ciebie tylko tego, byś bez zaniedbywania swych zajęć zachowywał się względem Boga tak, jak w podobnych okolicznościach zachowałbyś się względem tych, co Cię kochają i których Ty kochasz. Pamiętaj, że Bóg jest zawsze przy Tobie. Owszem, On jest w Tobie. Jak powiada Pismo, w Nim żyjemy i ruszamy się, i jesteśmy. Nie ma bramy ani drzwi dla tego, kto chce z Nim rozmawiać. Owszem, Bóg nawet ma w tym upodobanie, byś się odnosił do Niego z wielką ufnością. Omawiaj więc z Nim swe sprawy, zamiary, strapienia, obawy, w ogóle to wszystko, co Ci leży na sercu. Ale czyń to przede wszystkim, jak powiedziałem, z ufnością i sercem otwartym, bo Bóg nie zwykł przemawiać do duszy, jeśli ona do Niego nie mówi. A to dlatego, że jeśli nie jest przyzwyczajona do przebywania z Nim, bardzo trudno byłoby jej zrozumieć słowa, które chciałby jej powiedzieć. I na to sam Pan się żali w słowach: siostra nasza mała jest.
ta dusza jest jeszcze małą dzieciną w mojej miłości. Jakże mam do niej mówić, jeśli ona mnie nie rozumie? Bóg chce, byśmy się go bali jak Pana najpotężniejszego i straszliwego majestatu, ale tylko wtedy, gdy pogardzamy Jego łaską. Przeciwnie jednak, kiedy Go miłujemy, chce, byśmy Go uważali za przyjaciela najserdeczniejszego, byśmy często z Nim rozmawiali poufale i bez obawy. Prawda, że Bogu należy się cześć najwyższa, ale kiedy Mu się podoba darzyć Cię łaską swej obecności i żądać od Ciebie, abyś do Niego przemawiał jak do Tego, który Cię nadmiarę miłuje, wynurzaj przed Nim swe uczucia swobodnie i z pełnym zaufaniem. Uprzedza tych, którzy Go pożądają, aby się im pierwej okazał. Bóg nie czeka, aż Ty się do Niego zbliżysz, lecz jeśli pragniesz tylko Jego miłości, On Cię uprzedza i staje przy Tobie, dając Ci łaskę i pomoc, których potrzebujesz. Wyczekuje tylko jednego słowa od Ciebie, by Ci okazać, że jest przy Tobie, gotowy wysłuchać Twego wołania i pocieszyć Cię. A uszy Jego na prośby ich. Bóg jest wszędzie i na każdym miejscu, bo jest niezmierzony. Ale są dwa miejsca szczególne, w których mieszka w osobliwy sposób. Jednym z nich jest niebo, gdzie jest obecny przez swą chwałę, w jakiej się udziela błogosławionym. Drugie znajduje się na ziemi, w duszy pokornej i miłującej Go. Mieszkający ze skruszonym i uniżonym duchem, powiada Pismo. Bóg więc przebywa wprawdzie na wysokościach niebieskich, lecz nie uważa sobie za uniżenie przebywać dniem i nocą ze swymi sługami na ziemi, po jaskiniach i celach, i czyni ich uczestnikami boskich swych pociech. Jedna z nich przewyższa wszelkie radości i pociechy, jakie może dać świat, a ci tylko jej nie pragną, którzy jej nie zakosztowali. Skosztujcie i zobaczcie, iż słodki jest Pan. Przyjaciele ziemscy mają pewne godziny, w których ze sobą przebywają, a inne, w których oddaleni są od siebie. Lecz między Bogiem a Tobą, jeśli tylko zechcesz, nie będzie nigdy jednej godziny rozdziału. Jak powiada Pismo, będziesz odpoczywał i będzie wdzięczny sen Twój. Pan bowiem będzie przy boku Twoim. Spać będziesz, a Bóg stanie przy Tobie i czuwać będzie zawsze nad Tobą. Jak powiada Pismo, odpocznę z nią i będzie rozmowa myśli mojej. Kiedy spoczywasz, On się nie oddala od Twego wezgłowia. Jest tam ustawicznie i myśli o Tobie. Jest tam, aby przemawiać do Ciebie, ilekroć się w nocy przebudzisz, aby usłyszeć od Ciebie jakiś akt miłości, oddania się Mu i dziękczynienia. Nawet więc w godzinach Twego spoczynku Bóg nie przestaje utrzymywać z Tobą pełnego miłości i słodyczy kontaktu. Owszem, niekiedy i w czasie snu będzie do Ciebie przemawiał i da Ci poznać swoją wolę, abyś ją po obudzeniu wykonał. Jak powiada Pismo, w czasie snu będę przemawiał do Niego. I rano, gdy wstajesz, Bóg znajduje się przy Tobie, by usłyszeć od Ciebie jakieś słowo świadczące o Twojej ku Niemu miłości i ufności. On chce być powiernikiem Twoich pierwszych myśli i wszystkich prac, które postanowisz w tym dniu spełnić, aby się Mu przypodobać, jak również wszelkich cierpień, które ofiarujesz się chętnie znosić dla Jego chwały i z miłości ku Niemu.
lecz jak On raczy Cię obdarzyć swą obecnością w chwili Twego obudzenia się ze snu, tak i Ty ze swojej strony nie zaniechaj natychmiast wtedy spojrzeć na Nie z miłością i rozradować się na Jego głos, zwiastujący Ci tę szczęśliwą nowinę, że On nie jest tak dalece od Ciebie, jak niegdyś był z powodu grzechów Twoich, ale Cię kocha i chce być kochany przez Ciebie, kładąc Ci na sercu pełne miłości przykazanie: będziesz miłował Pana Boga Twego z całego serca Twego. Prezentowane fragmenty pochodzą z dziełka świętego Alfonsa Marii Liguoriego, zatytułowanego Sposób ustawicznego przebywania z Bogiem. Wersję książkową lub audiobook nabędziesz w księgarni na jej głowie.pl.